Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 9 luty 2016. Nasze szczeniaczki z miotu E, to te większe, skończyły 8 tygodni, a te mniejsze z miotu D 7 tygodni. Nasze maluszki nie mają dzisiaj pchełek. Od dzisiaj chodzą w obruszkach, uczą się, żeby nowi właściciele nie mieli już tego problemu w domu. Więc jest zabawa. Nie mamy niestety dwóch obróżek takich malutkich dla Dianki i dla Kukiego. Kuki! Kuki! Halo! Co, Dianusia? Cześć! Kuki, ty szczęśliwy jesteś, nie? Taki szczęśliwy jestem, no! No, ojej. No taki odważny, no kto odważny? No taki mały, a odważny. Tutaj jest nasz kochany Eddie. Cześć Eddie, cześć. No cześć, kto cię atakuje? Pchełki cię atakują. Tutaj obok nas leży Koka. Kuki oczywiście ma parcie na szkło. Cześć. O, Kokunia jest tutaj. W różowym mamy Gabanę. Cześć. Cześć piękna. A w pomarańczowym mamy Wicie. W tyle mamy Nesti. Elwiska. Elwis. Cześć. Cześć malutki, no cześć, cześć, cześć Mysiu, Gusto, Dolce Gusto. W tyle siedzi nam Emmet w budce, Emma też gdzieś się schowała. Halo, 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 co ja mam, co ja mam? No tak, no wołam i co, i co? I nic nie mam dla was, mam. Co ja mam? Emmet. Emmet coś je. Emmet, co ja mam? Szuka, 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 szuka. Daruś, a gdzie jest Emcia? Emcia gdzieś nam nawiała. Emcia ma focha. Tu jest Emcia, się schowała. O. Emcia jest największa z całego stada. O, i ona ma swój świat, swoje zabawki. Przyjmują skarpetkę. Jest to lalunia, uwielbia się przeglądać w lustrze. I spać na mojej skarpetce. Taki z niej luniuszek. Emcia. Foch. Po prostu foch. Foch nad fochem, bo ma obruszkę. I jest i Emecik. Cześć, Emecik. Tak, no cześć, słoneczko. Cześć. Tak, oczywiście, najlepsze do gryzienia jest kabel od aparatu. Tak jest. Nie, 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 nie. Temu wszystkiemu przygląda się Cleo. Mówi, o Boże, kiedy one już pójdą? A już niedługo nasze maluszki opuszczą domek. Jeszcze zostały trzy maluszki, które poszukują swojego domku. Jest to dwóch panów i jedna sunia. Więc jeśli jest ktoś zainteresowanym takim małym szczęściem, to zapraszamy serdecznie. A tak, Elwis pokazuje, na co go stać. Elwis jest właśnie tym jednym facetem, który poszukuje swojego domu. I nasz Gusto. Gusto! Gusto, ty reagujesz na Gusto? Albo na Gustlik. 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 Cześć, Gustlik. No ej, hieny. Cześć, misiu.
No tak, Kuki, ty też. A ty jesteś zajebisty. No jesteś. Super jesteś. No taki piesek malutki, a taki do przodu. No. No cześć, no cześć. No masakra, co? Edi, ty po prostu urzekasz swoim pysiem. Proszę bardzo. Mała, rezolutna wampirzyca Diana. Emmet kontra Wicia, a zaczy Nestę. A jakby nie było, Emcia nadal ma kocha. Emi, no chodź. Ojeju. No trudno, no każdy to musi znieść na swój sposób, że ma obruszkę. W ciszy, w samotności. Diana. No, cześć. Cześć, Usiu. Cześć. Ucho ci się zawinęło. Ucho ci się zawinęło. Jak ty wyglądasz? W tyle jest Elvis z Wicią. Wicia jest tutaj pierwsza, która prowokuje wszelkie walki. Można by powiedzieć, że prowokuje ustawki. Bójki między czołami i czasami się samej obrywa. Tak jest. Ale Elwisek się delikatnie nią zajmuje. No co jest, koka? Jeju, jakie salto, jakie kululu. No przynajmniej będą gryźć się po obruszkach, nie po uszach. To nas cieszy. Emecik sobie poszedł. Tak więc wesoło u nas jest. Co jest, koka? Koka, gdzie ty się tak ubrudziłaś, co? Jesteś ubrudzona, ej. Taka niewyjściowa dzisiaj. Pozdrawiamy twoją pancię i pancia, Madzi i Arturka i wszystkich przyszłych właścicieli, którzy już się nie mogą doczekać odbioru szczeniąt. Będzie u was niedługo tak wesoło jak u nas. Nesti! O, Nesti za kotem poszła. Żeby nie było, że takie małe to nie jest w ogóle to jest strachliwe, wręcz przeciwnie, im mniejsze tym bardziej odważniejsze, bardziej pyskate, rozrabiające, tylko stwarza pozory niewinnego małego pieska, na przykład taka Dianka. Diana! Dianusia! I kukuś. Jejku, Kuki, ty jesteś naprawdę the best, Italio Disco. Jej, juhu. O, koka, już. Jedi, a. Proszę bardzo. A tu nadal trwa foch. No tak. Jaka matka, taka córka. Co, kukuś? No, dobry piesek. A tu już się dalej biją. Oj, dzisiaj będzie u nas naprawdę wesoło. Ale fajnie, że się to odbywa bez żadnych pisków, wrzasków i żadnych melodramatów, tylko drapanie lub foch. Wicia,
tak można cały dzień. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Był to najdłuższy filmik w naszej karierze. Masz ponad 10 minut. Do zobaczenia za tydzień.